Paweł. Cześć Małgorzato, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym dużym odcinku z książką. Słuchamy, Paweł, co proponujesz? A ja dziś mam powieść, tak nietypowa, ale ostatnio chyba w ogóle troszkę mam więcej powieści. Tak jakby się odwróciło, nie jest przesadnie gruba. To jest najnowsza książka znanego, słynnego, renomowanego i poważanego Johna Maxwella Coetzee. Bardzo długo uczyłem się, jak się to wymawia, jakoś bardzo karkołomnie próbowałem z niemiecka, jakieś takie dziwne. Ale ja słyszałam bardzo różne, wiesz, wymowy tego nazwiska, bo ja też kiedyś Tak. ćwiczyłam język. Tak, to jest książka Polak zatytułowana z wydawnictwa Znak. Nawet tak wisielczy humor można by dać. Polak myślałby kto, że zrobią tak, że czerwony pasek będzie do góry, a biały do góry, ten nie, odwrotnie, ale to widać troszkę przewrotnie. Książeczka, nawet tak w zasadzie, jak popatrzeć, proszę Państwa, na te literki są takie ten, to nawet byśmy mogli powiedzieć bardziej taka, no, większa nowela w gruncie rzeczy niż taka pełnoprawna powieść, ale oczywiście intensywna, jak to zwykle u tych największych bywa, że nie potrzebują tymi słowami aż tak mocno szafować, żeby efekt odpowiedni wywrzeć. To jest tak naprawdę romans, proszę Państwa, ale taki romans chłodny, tak bym powiedział. Taki właśnie romans, jak to u Kucjego wszystkiego jest, nie? Te jego książki, one są takie oszczędne, takie mam poczucie, one gdzieś tam wywierają swój efekt, one uderzają, ale ten efekt jest taki, można nawet powiedzieć, czasem miałem problem z tym autorem, uważałem go, że jest trochę zbyt wyrachowany w tym, co robi, w tym, co pisze. Troszkę też tak podobnie jest z tą książką. To jest historia romansu pewnej Hiszpanki w takim wieku, powiedziałbym, 40-50 lat, do 50 się zbliżającej. W małżonki, czy zaniedbywanej, to nawet chyba trudno powiedzieć, bo bardziej na własne życzenie, czy powiedzmy, jest pewna konwencja, małżeństwo jest takie, wiesz, już ona swoja sfera, on swoja sfera, gdzieś tam pewne rzeczy robią razem, ona się fascynuje muzyką, działa aktywnie w pewnych sferach, zaprasza na koncerty w Barcelonie, gwiazdy w pewnym momencie zaprasza, czy to nie tyle zaprasza, ale towarzystwo, w którym uczestniczy, pewnego 70-latka z Polski, pianistę. No i generalnie przyjeżdża ten pianista, daje koncert, on się nawet jej średnio podoba, potem jest kolacja, wychodzi też tak sobie. No i on później nagle do niej pisze, że nie może przestać o niej myśleć, że ona wnosi w jego życie spokój. Ona mówi, że właściwie o co chodzi, bo pierwsze wrażenie nie jest, wiesz, jakieś dobre, nie? Pierwsze wrażenie jest, że to taki dzikus trochę, jakiś taki stary przede wszystkim, 70 lat, jakieś ma piękne włosy, ale poza tym za bardzo, no nawet ten Chopin, którego on grał, to jej nie poruszał, bo taki był jakiś mechaniczny. On w ogóle później, gdy rozmawiali, to jest jeden z ciekawszych motywów tej książki, jak on mówi, że na Zachodzie to oni tego Chopina nie rozumieją, bo go grają, wiesz, tak lekko. Tak jak ona mówi, o, ten Chopin płynie, u niego nie płynie, u niego jest taki surowy. On mówi, no, że właśnie, na Zachodzie to Chopina nie rozumieją, oni go tylko widzą, że to takie porywy, romantyk. No, ale ciekawy wątek taki akurat. Gdzieś tam ta Polska w ogóle w tle też jest, ale powiem ci, że tak. Główna bohaterka nie lubi Polski, czy powiedzmy nie jest nią zainteresowana, i dlatego ona nie wybrzmiewa. No, pytanie, czy Kucji tak to sobie założył, żeby nie musieć nie wiadomo jakiego researchu robić, czy gdzieś tam jakieś swoje, że tak powiem, inne kwestie na to przelewał. W każdym razie Polak. Naprawdę nie aż tyle tu chyba znaczy, bo nawet można by się zastanawiać, czy to bardziej nie chodzi o Chopina właściwie, nie? The Pole, jak to nawet Eliot przecież miał w tych swoich wierszach, że ten Polak tak intymny, tak? Że tutaj romans się zaczyna. Myślę, że nie będę tutaj wiele wspomniał, no bo o tym miłości, namiętności, także romans się zaczyna, wszystko jest takie niezdarne, wiesz, jakieś takie. Jest to poczucie, że to wszystko rodzi się w bardzo dużych bólach i tak naprawdę on bardzo chce, ona właściwie nie wiadomo, czego chce. I dlaczego właściwie to się dzieje? Bo ona nie chce tego. Gdzieś tak na początku sama sobie mówi, że nie chce, tylko czy jest szczera wobec siebie? No nie jest. Dlaczego tak jest, jak jest? Trudno to powiedzieć. Dlaczego? To się oczywiście gdzieś tam później klaruje. Próbujemy tak naprawdę zrozumieć, co tę bohaterkę w to wszystko pchnęło. I masz takie troszkę uczucie, jak pamiętasz taką kiedyś sławną, niesławną powieść z lat 90. Whartona, nie Spóźnieni kochankowie? Pamiętam. Bo teraz sobie wyobraź, że Spóźnionych kochanków ktoś tak robił, ale bez takiego ciepła, nie? Jest takiego raczej z takim tym, że ci bohaterowie tacy są, nie wiem, bardziej intelektualnie wyrafinowani, może bardziej samotni, bardziej poranieni. Gdzieś ta starość tego Polaka, to co przeżył, bo on już ma córkę, żony już nie ma, mieszka w tej Francji, znaczy, przepraszam, nie mieszka we Francji, pytają go, czy chciałby mieszkać we Francji jak Chopin, no to nie wchodzi w grę. Polski też nie za bardzo kocha, jest taki, wiesz, ta jego muzyka też jest taka ciężka, mają te swoje chwile gdzieś tam urywane, gdzieś w Hiszpanii, w innych miejscach piszą do siebie, jak to się kończy, proszę przeczytać, bo
Może być takie poczucie, że ja tę książkę krytykuję, ale to nie jest krytyka. Ja po prostu troszkę nie mogę do niej znaleźć klucza, bo ona wydawałaby się, gdy ją skończyłem, mówię sobie, okej, nic takiego, nie? Ale potem się jednak o niej myśli. Potem człowiek się zastanawia, dlaczego ta główna bohaterka, co nią kierowała, jak to wszystko, znaczy niby oczywiste rzeczy, jednak nie. Co jest tak fascynującego w związku 70-latka, już, że tak powiem, no, stojącego po drugiej stronie, już nieco innych rzeczach myślącego, niż pewnej kobiety, która jest ciągle w kwiecie wieku. No, gdzieś to małżeństwo nie funkcjonuje, ale też, znaczy, też nie jest jakąś katastrofą. Po prostu podzielili, że tak powiem, terytoria, pakt do nieagresji ogłoszony, jakoś to idzie do przodu. No, ale nagle się okazuje, że są pewne potrzeby, i to nawet nie jakieś fizyczne, tylko pewnego bycia ważnym, pewnego zainteresowania. To jest ciekawe uczucie, nie? Czy można zdobyć kogoś, mówiąc, że że jest się dla niego kimś najważniejszym na świecie. Każdy ma różny klucz. Tutaj pianiście tytułowemu Polakowi się udało. Natomiast oczywiście wszystko to jest związane z ceną, wszystko to jest związane z tym, że popadamy w pewne role społeczne, wychodzimy z tego, co nam brakuje, idziemy w drugie. Na 180 stronach Kucyk dużo tu zmieścił. Jest to wszystko ładnie napisane, takim prostym, szlachetnym językiem. Ale gdybym miał powiedzieć, to z podobnych książek, które właśnie, Spóźnieni Kochankowie to jest jeden trop, ale jeszcze bardziej wyraźniejszym torem to byłby dla mnie taką opowieścią o dawnej miłości, czy o jakimś dawnym uniesieniu, próba analizy, wiwisekcji tego, to byłby Żar Szondora Maroya. I ta powieść była większa. Ta powieść moim zdaniem jest jednak dużo lepsza, ale to jest ta półka takich rozważań. Co nami powoduje, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej w tych skomplikowanych, trudnych związkach między osobami, które wydają się być absolutnie do siebie niepodobne i absolutnie obce. Poważna rzecz, poważna książka, wielka literatura, może nie do końca dobra powieść, wiesz, ale wielka literatura. To jest taki paradoks, nie? Że czasem nie do końca książka wychodzi, ale jednak trudno jej nie nazwać wielką literaturą. Aczkolwiek jedną rzeczą to mnie Kucyk po prostu pokonał, bo generalnie główny bohater nazywa się Witold Walczykiewicz i przyznam szczerze, że co sobie próbuję przypomnieć to nazwisko, to ciągle mówię Witold Waszczykowski. To jest taka głupawka, że po prostu, szanowni państwo, głowa mała. Także, panie Kucyk, nice try. Witold Walczykiewicz, bardzo polskie nazwisko. Dobrze, że nie Brzęczyszczykiewicz, bo już Polacy by tego nie znieśli, nikt by tej książki poważnie nie traktował. Warto przeczytać, bo to się czyta bardzo szybko. Kolejna wielka powieść, ale jak to z Kucim? Będzie się to lubiło albo nie będzie się lubiło, i nawet jak uznamy, że to jest coś wielkiego, wspaniałego, jednak gdzieś w tyle głowy będziemy mieli, że coś to jakąś hochsztaplerką nieco trąci. Ale proszę wyrobić sobie zdanie, bo to jest chyba, no, już rozmawialiśmy z Małgorzatą przed programem, Mistrza z Petersburga, najbardziej lubiłem tego autora, ale ta jest chyba druga w kolejności. Bardziej mnie to wzięło niż hańba. Tak odważnie powiem. No to ja też o tym już rozmawialiśmy. Ja jednak hańba, prawda? Mistrz z Petersburga był dla mnie taką opowieścią inną. No, nie potrafiłam. Dostojewski w stylu pop. O właśnie, o właśnie. Nie potrafiłam sobie przypomnieć w tej rozmowie przed nagrywaniem tych innych, bo ja jeszcze z dwie, trzy bym wymieniła tego pisarza książki. No a ja, skuszona tytułem, muszę przyznać, i informacjami z tyłu książki, to tak mówię, o fajnie będzie, warto przeczytać. No i też autorem, Andrzej Muszyński, widać Paweł? Troszkę się odbija światło. Jasna okładka bardzo. Tak, bardzo jasna. Andrzej Muszyński, koncertina. Andrzej Muszyński to jest autor książki nominowanej do Nike, Dom Ojców. Ja mówiłam o tej książce i ta książka to był taki naprawdę dobrze napisany reportaż. No i teraz tytuł, koncertina. No oczywiście skojarzenie jest jednoznaczne, nie? Jakiś koncert, koncertina. Jeszcze przepiękna, wydaje mi się, że to jest akwarela na okładce. Zresztą z drugiej strony też, no i informacja, że bohaterką jest Polak, Syryjka, prawda, ośrodek, wiesz, granica polsko-białoruska. No to tak sobie myślę, fajnie, mało tego, ilustrowała tą książkę właśnie ta Syryjka, Sarwat Matuk i każdy rozdział kończy tej właśnie Syryjki, akwarela,
i wiersz przez nią napisany w tłumaczeniu Agnieszki Piotrowskiej, czyli no tak wydawałoby się, że ciekawie napisana książka. A tutaj zostałam wrzucona, jak zwykle, w tą tematykę graniczną, prawda? Okazuje się, że koncertina to jest ten płot. Że to jest nazwa tego płotu, bo pierwsze, co zrobiłam, to sobie wygooglałam znaczenie i jak to zobaczyłam, to są te zwoje tego drutu kolczastego, prawda, który no, oddziela granicę polską od granicy białoruskiej. No i znowu mamy tę historię znane chociażby z reportażu, też tutaj sobie u pamięci przyniosłam, tak, Grynberga, rewelacyjnego reportażu Jezus umarł w Polsce. To nie jest taka książka reportażowa, mimo że autor Andrzej Muszyński jest dziennikarzem, jeździ po całym świecie i właśnie tak jakby specjalizuje się w tych krajach arabskich. On pojechał z różnymi rzeczami, zebranymi na swojej wsi, w swojej okolicy, no pojechał, żeby wspomóc akcję humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, tak? Tam się skontaktował z tą grupą pomocową, Podlasie, ośrodek dla uchodźców, no po kilku pierwszych dniach i potem trafia do takiego domu dla uchodźców. Oni tam po prostu czekają, co będzie z nimi dalej, czy będą mogli przebywać legalnie w Polsce i tam poznaje rodzeństwo z Syrii, z Damaszku, i to jest właśnie ta Sarwat. Okazuje się, że ona jest plastyczką, graficzką komputerową, 28-letnią, piękną kobietą. On tutaj napisał, że przypomina Mugińczankę. Ja potem sobie wygooglałam, bo ona już publikuje, jej prace się ukazują. Nawet jej obrazy, wiesz, miały być na tej wystawie w Brukseli, którą organizowała, pamiętasz, była taka głośna wystawa o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. To był wernisaż Agnieszki Sadowskiej, kryzys humanitarny na granicy, tak? I on tam, jej wystawa miała towarzyszyć. Wystawa jej obrazów miała towarzyszyć tej wystawie, ale się coś tam nie udało, że nie mogły się te obrazy pokazać, a ona już wtedy była w Belgii, czyli jej się z bratem udało. Książka jest bardzo poetyckim reportażem, bo to nie jest taki reportaż, to nie jest taka reporterska, klasyczna książka, bo Andrzej Muszyński się zaprzyjaźnia z tym rodzeństwem. Czyli wiesz, już nie ma tego chłodnego oka reportera i on sobie pozwala na takie poetyckie wręcz opisy, zresztą to w Domu Ojców też było, tylko tu jest jeszcze bardziej, on debiutował jako poeta, więc jakby wraca do tych swoich początków pisania. Zainteresował się tym rodzeństwem no, z kilku powodów. Dowiedział się, że są właśnie z Syrii, a on od jakiegoś czasu próbuje się dostać do Syrii i czeka na wizę, wiesz? Pod wpływem tych filmów 9 dni z mojego okna w Aleppo na tatki z ciemności, my je kiedyś oglądaliśmy, wszyscy je oglądaliśmy we fragmentach czy w całości, bo naprawdę wtedy, kiedy się zaczęła ta okrutna wojna, to one były wszędzie. I on pod wpływem tych filmów, on dziennikarz Gazety Wyborczej, chce jechać tego działu reporterskiego, chce jechać do Syrii i odmawia się mu cały czas wizy. Odmawia. Potem się dowiaduje, napisał to tutaj, że jest na jakiejś czarnej liście. I wszyscy mu mówią, że nie, że to spokój, to są 2-3 tygodnie, to jest tylko formalność, ale jednak nie. I książka jest tak poprowadzona, że on co jakiś czas wraca do wątku głównego, ale pomiędzy są takie różne refleksje i próby zrozumienia tych uchodźców, tych migrantów, którzy się nagle znajdują w obcym otoczeniu. On porównuje sytuację, na przykład jak ci jego przyjaciele
Talal i Sarwat będą musieli sobie radzić, oboje utalentowani, oboje młodzi, oboje ze świetnym znajomością języka angielskiego, czyli zobacz, jak już mają dużo do przodu, prawda? Sarwat, no trzeba oczywiście lubić ten typ urody, a to jest piękna kobieta, w dodatku uzdolniona plastyczka i poetka, tłumaczka tych wierszy jej powiedziała, że to są takie typowe dla liryki arabskiej wiersze. Ja muszę przyznać, że miałam trudności, żeby się przez niektóre wiersze przebić, no ale jeżeli tłumaczka mówi, że to jest taka właśnie typowa poezja dla tej kultury, no to wierzę. No i taka próba zrozumienia i nawet zrozumienia tak z perspektywy czy tego pogranicza, bo tam spotyka się z takim dziennikiem gdzieś tam w jakimś sklepie wyłożonym i tak, tam było takie hasło, wiecie Państwo, murem za murem na granicy, nie? Czyli to jest, był taki przekaz i kiedy wraca autor reportażu do swojej rodzinnej wsi i rozmawia z taką swoją opiekunką, bliską dla siebie osobą, już starszą panią Dimą, którą bardzo cenił, która kiedy była młodsza, zabierała go na różne wycieczki, pokazywała mu różne fragmenty tamtej okolicy, a sama zjechała kawał świata i ta kobieta, wydawałoby się światła otwarta, też myślała tylko w kategoriach tego, co podała telewizja polska, poprzedniej ekipy, poprzedniej władzy, i ona była naprawdę, mimo że bardzo światła kobieta, jej mózg był wyprany z jakiejś takiej apatii. I też zastanowił się autor tego reportażu, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje. I wtedy ta Dima mu powiedziała: każdy musi walczyć o swoje. Ja też przeżyłam wojnę. Tutaj się też tłoczyło. Ludzi wyrzucali z domów, ludzie głodowali, ludzie też chodzili bez butów. Każdy ma swoją gehennę. Taki jest ludzki los, nie? I to jest taka próba zrozumienia. Z tym problemem migracji autor spotykał się od dawna. Od dawna śledził, był na samym początku wiosny arabskiej w Tunezji, rozmawiał z rodziną tego chłopaka, który się podpalił i to był ten protest, prawda, i od tego się tam ta fala arabska rozpoczęła, był w Egipcie i on to, i dlatego chciał pojechać do Syrii, nie? Bo chciał to wszystko jakoś tak ogarnąć i też ma, i też o tym wspomina, swój epizod, kiedy on wyemigrował do Wielkiej Brytanii, tak zarobkowy. I też opisuje tutaj, też jest taki jeden rozdział, wiesz, opis tych Polaków w tych takich dresach streczowych, to okropne było, załadowane autobusy i całe kolumny tych Polaków, prawda, do pracy tam jadą, no przecież jak Brytyjczycy wtedy na nas tam patrzyli, prawda, no podejrzewam, że podobnie my patrzymy właśnie na tych przybyszów z tamtego świata. No więc ja bardzo Państwu polecam tę książkę. Ona jest napisana poetyckim językiem. Są naprawdę miejsca niesamowicie takie poetyckie, refleksyjne. Czasami nawet wracałam 2-3 razy do jakiegoś opisu. Jest pięknie przedstawiona przyjaźń pomiędzy autorem właśnie a tą Serbką. Oni pochodzą z Damaszku i w pewnym momencie w końcu Andrzej Muszyński dostaje wizę. I jedzie do ich domu i dotyka, rozmawia z ich mamą. Oni pochodzili z takiego inteligenckiego domu, więc no, mieli takie wykształcenie. Zdecydowali się na ucieczkę i nie poinformowali rodziców, wiesz. Po prostu stwierdzili, że nie będą pozwalać się upokarzać i nie będą żyli w strachu. No i wykorzystali tą drogę, którą no, już my doskonale znamy. No, za ciężkie pieniądze kupili bilety lotnicze, no i potem wiadomo, co się działo na tej polsko-białoruskiej granicy. Chyba z 8 razy ich przerzucano. Tam i z powrotem. Talal mówi, że było raz, że ich rozdzielili, że jemu się udało przejść, a Sarwat musiała wrócić, i potem ich pogranicznicy, tą grupę Talala, znowu cofnęli i powiedział: Sarwat była chyba jedyną osobą, która cieszyła się z tego, że ta grupa wróciła i przeszła znowu. No, polecam. Naprawdę, ja wiem, że to już jest być może opisana historia, chociaż nie sądzę. Będzie się o tym pisało, podejrzewam, wiele, wiele lat. Wiesz co, cieszę się, że od razu się o tym pisze. Że momentalnie temat jest go, nie wiem, czy się czasy zmieniły, człowiek się zmienił, bo zobacz, jak długo musieliśmy czekać,
na historię o Holokauście. Teraz zaczynają się pojawiać historie ludzi, którzy byli na przykład o resortowych dzieciach, prawda? Się zaczynają pojawiać historie. Oni zaczynają teraz zabierać głos. Bauman opowiedział swoją historię, prawda? W tej biografii Dowasławskiego. Czyli długość no, na historię o Holokauście czekaliśmy bardzo długo. To oczywiście związane było z polityką prowadzoną przez PRL-owskie państwo, nie? Że się tych tematów nie tykało. No ale książka świetna i też tak 180 stron, czyli tak wielkością tej twojej książki. Wiele motywów, wiele tak fajnie sklejonych, prawda, epizodów. To jest książka na jeden wieczór. Też się świetnie ją czyta. Z takim wzruszeniem. Za dużo No, mówiłam chyba. mamy dzisiaj taki duet, powiedziałbym, wymagający. Wymagające książki, tak. No, czasami nam się to zdarza, ale nie zniechęcamy Państwa do lektury, wręcz odwrotnie, ja naprawdę bardzo zachęcam do tej książki. Paweł chyba też. Tak, jak najbardziej. No to dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo i miłej lektury, nawet jeżeli czasem o ciężkich tematach. Dobrej lektury Państwu życzę. Cześć Paweł, do widzenia Cześć Państwu. Małgorzata, do widzenia.